Jacek, a czy ty chodzisz po Warszawie za rękę z chłopakiem, jeżeli aktualnie z kimś randkujesz, czy boisz się? Nie chodzę za rękę i chyba w Polsce nigdzie nie chodziłem za rękę, nawet jak byłem w związkach. Jednak nie. Jednak nie. Dlaczego? No między innymi dlatego, że wiesz, w Polsce jest jak jest, albo są niepochlebne komentarze, albo się ludzie dziwnie patrzyli, jeżeli próbowałeś kogoś złapać za rękę. Myślisz, że w Warszawie wciąż tak jest? Wiesz co, wydaje mi się, że jest. A widzisz kogoś chodzącego za rękę w Warszawie? Bo ja nikogo nie widziałem. Sporadycznie, ale zdarza mi się. To ja absolutnie nie widzę. I tutaj też padło wcześniej takie pytanie, że pamiętam, że jeszcze z moim eksem, jak wyjeżdżaliśmy z Polski gdzieś za granicę, jednak ta swoboda w okazywaniu uczuć, nie wiem, trzymanie się za rękę, nie wiem, buziaka, jednak można było to robić. I pamiętam, że jak wracaliśmy do Polski, zawsze było takie, dobra, tutaj już nie możemy. Także tak, to jest odpowiedź na twoje pytanie, nie chodzę za rękę w Warszawie, aczkolwiek chciałbym, żeby można było. Ten program na pewno przyniesie ci popularność, może nawet miłość, tego ci serdecznie życzę. Co ty zrobisz z tym kapitałem, z tymi followersami, z tą sławą? Z tą sławą czy z miłością? Z tą sławą. No będę starał się w jakiś sposób to wykorzystać. Na pewno chciałbym, aby to się przekuło w jakiś, w coś dobrego. Żeby nie być po prostu tylko znanym chłopakiem z programu, albo tylko dlatego, że jestem gejem. Chciałbym, aby w jakiś sposób może przerodziło się w jakąś taką, może misja to jest złe określenie, ale w coś, co zapoczątkuje jakby dalsze jakieś fajne działania, jeżeli chodzi o w ogóle LGBT i jakby akceptację. To znaczy? To znaczy? Chcesz być aktywistą? Chcesz być celebrytą z kolejnym programem na koncie? To może niekoniecznie celebrytą i aktywistą, bo nie wiem, czy jakby mogę być aktywistą, ale przez to, jeżeli będę miał dużo followersów, będzie mi dużo łatwiej przekazać pewne treści i dotrzeć do szerszej grupy osób, więc wydaje mi się, że to będzie warte wykorzystania, że gdzieś ten głos będzie mógł być usłyszany, to chyba też jest fajne.